Cześć, dobry wieczór. Czy jest tu ktoś ze mną? Dajcie mi znać, czy mnie słyszycie. Dzisiaj poćwiczymy sobie kartkę w kwadracie. Ja mam przygotowaną bazę, mam napisy, mam wstępnie wybrane papiery, nie ma szarości. Nie chcecie? Ja bym chciała, a mam tam ukryte, bo chciałam wam pokazać, bo sobie ostatnio zamówiłam w outlecie. Z piątku 13. Dużo szarych papierów i chciałam się z nimi pobawić, ale dzisiaj nie będzie. Bo podobno przesadzam z szarościami. Takie mnie doszły słuchy. Postawię sobie tu telefon, żeby was widzieć. Dobra. Witajcie, witajcie, widać i słychać. Dzięki za info. Agata, cześć, cześć, cześć. Fajnie, że jest was tyle już i że jesteście i że macie ochotę sobie wieczorkiem pooglądać albo potworzyć ze mną. Od razu widzę jakieś pytanie. Co to za papier niebieski z różyczką? To zapewne. To jest. Dobre pytanie. Craft and You. Może ja tak pokażę. Nie wiem, na ile to wyostrzy. Do końca nie jestem pewna, gdzie ja go kupiłam. Zaraz zobaczę, czy będę miała gdzieś cały arkusz. A przy okazji taka minutka czy dwie na rozco? Na rozgrzewkę i na rozpędzenie się. To nam się przyda. Dajcie mi znać standardowo, czy tworzycie. Żebym wiedziała, z kim tutaj trzymam sztamę i tworzę i razem sobie działamy. To jest tak, papier I Love Vintage 05, designed by Żaneta Nawrot. Nie wiem w sumie z jakiej to. Nie pamiętam, powiem wam, bo ja zamawiałam go dosyć dawno. Podlinkuję wam, ok? Go, jak się live skończy. Nie wiem, czego dzisiaj użyję, zobaczę, bo mam ochotę, bo też takie głosy były, żeby ta kartka błyszczała. To sobie pomyślałam, że przygotowałam brokat, chociaż z brokatem tak mniej mam do czynienia w życiu, ale zobaczymy, może akurat wyjdzie coś. Przygotowałam sobie taką świecącą taśmę, więc jak już mam taką srebrną taśmę, to też sobie wziąłam jakąś taką pastę. Zobaczymy, czy coś będziemy nią tutaj, czy coś będzie pasowało, tak żeby ją nią trochę posmarować. Mam też jakąś farbkę. Może uda nam się zrobić coś błyszczącego i wybrałam papiery z kolekcji Bold and Glamour, chyba, o ile się nie mylę, to się tak nazywa. Craft a Clock. One są dosyć ciemne. Bold and Glamour, tak. I teraz oba są ciemne. Zobaczę, czy po prostu to jakoś przełamie, czy użyję jednego, ale prawdopodobnie użyję ich obu. Nie wiem tylko jeszcze, co będzie tym jaśniejszym tłem. Zobaczymy. Połączymy może jakieś zupełnie inne papiery ze sobą, albo być może. Koronka to tak chyba średnio, chociaż ja mam też przygotowaną koronkę, żeby kawałek jej użyć. Zobaczymy, czy będzie pasowało, bo tworzenie na żywo na tym polega, że ja sobie sprawdzam często, czy coś pasuje, czy nie. Przygotowuję sobie pewne rzeczy i w praktyce wychodzi po prostu, czy coś się nada ze sobą, czy nie. Bo czasami ciężko przewidzieć. A chciałam wam tylko pokazać piękne szarości. Może tak nie do końca widać. Jeszcze powinien być ciemny jeden, ale nie wiem, gdzie go mam. Z piątku 13. Już sobie dzisiaj na nich ćwiczyłam, zaproszenia foto, więc tak może nie widać w tym świetle, ale są bardzo fajne. No i kolejne szarości. Ja mam tak, że mi się po pewnym czasie papiery nudzą, mimo tego, że ja się zakochuję w wielu papierach, to jednak jak ich trochę używam, to już potrzeba czegoś nowego. No i właśnie to są te nowe szarości, z którymi mam nadzieję niedługo będę sobie działała. Już jestem, witam wszystkich, witam, witam. Dobra, patrzę jeszcze, czy tutaj było jakieś pytanko, to lecę sobie dalej. Unika dziś na bogato, brokat, pasta. Zobaczymy, czy użyję. Ja też nie obiecuję, ale no mam nadzieję, że coś tutaj uda nam się ozdobić. I teraz tak, kartka też były takie propozycje, żeby coś z kosmetykami i tak dalej. Ja nie drukowałam grafik, przyznam się od razu, i pomyślałam sobie, że na bazie tego, co tu mam, czyli właśnie, żeby świeciło, było takie glamour, to nie do końca mi grafiki takie kosmetyczne pasowały, ale możemy sobie zrobić jakąś taką tematyczną na przyszłość, w niedalekiej przyszłości, a ja poszukam i podlinkuję jeszcze kartki, bo ja robiłam na pewno z dwie albo trzy takie z kosmetykami, które mogą być inspiracją, bo słyszałam tam właśnie głos, że jest do wykonania i inspiracja jest potrzebna, więc postaram się to znaleźć. A dzisiaj będzie się trochę świecić i patrzcie, mam taką koronkę. Jeszcze jej nie używałam nigdy. Kiedyś, jak poszłam do pasmanterii przy okazji któregoś z warsztatów online moich, to sobie tam kawałeczki kupowałam i zobaczę, może akurat. Sorry, że jest szara, ale no nie mam granatowej koronki, a białej takiej ładnej też nie mam. Zobaczymy, czy będzie pasowało jako ten taki pasek właśnie przechodni. I teraz tytułem wstępu. Jeżeli ktoś jest, kto jeszcze nie był na zmaganiach mapkowych, to tworzymy kartkę do takiego szablonu, który nazywa się mapką scrapbookingową. Elementy można wykorzystać wszystkie, nie trzeba, może być identyczny układ, nie musi być. Mapka ma zawsze pomóc.
a nie utrudniać. Więc jeżeli stwierdzicie, że coś nie pasuje, na przykład jakiś tam pasek czy jakieś kółeczko, to nie trzeba go dawać. Mapką się można inspirować w zasadzie dowolną liczbę procent, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Tyle, ile weźmiecie sobie z mapki, tyle jest wasze, a to bardziej traktujemy to jako inspirację. Także tyle tytułem wstępu. Cześć wszystkim, tworzę tematykę chrzciny. Super, super, ja siedzę z nietoperzem. Dopiero mąż wrócił i go przejmie toporobie. Okej. Ja mam relaks, oglądam, jesteście moim odpoczynkiem, ale super. Ja kończę boksa na 60. Dobra, działacie, widzę, super. Świąteczną kartkę będę robić. A ja się zastanawiam, czy właśnie jakąś gwiazdkę, bo powiem wam, że ta mapka mi się podoba raz, że układem, a dwa, że jeszcze podobały mi się tam te gwiazdki. I wiem, że do świąt jeszcze trochę, ale ja już tak pomalutku żyję świętami. Już niedługo będę myślała, jakie kartki tworzyć, bo ja zawsze muszę to zrobić z wyprzedzeniem, żeby móc wszystkim powysyłać, bo nie mogę tak sobie usiąść na 3 czy 4 dni i robić od rana do wieczora kartki, więc ja tak powoli już tymi świętami żyję i możliwe, że tu jakąś gwiazdkę przemycę. Zaraz zobaczymy. Może uda nam się ją jakoś fajnie przyozdobić tymi farbkami i pastami. Ja oglądam, ale możliwe, że będę robić ciemne jak na damską kartkę. No słuchajcie, różne są gusta. Ja robiłam też kartki dla kobiet czarno-czerwone, takie naprawdę ciemne, więc różnie to bywa. To tak nie jest, że musi być niebieska dla chłopca, a różowa dla dziewczynki. No zobaczymy, wyjdzie ciemno, a możliwe, że zaraz coś tutaj. Mam jakąś jeszcze też białą koroneczkę, zobaczymy, może coś czymś się tutaj da rozjaśnić. Będziemy tutaj w trakcie myśleć. Koronka ładnie ci się odcięła na tle tego papieru w kwadraciki. O, widzicie. No to już jest jakiś pomysł. Dobra. Koronka śliczna, szara podwiązka musi być. Dobra, to postaram się jej użyć. Czyli ta kartka raczej będzie taka do pudełka niż do koperty, bo już jak tą koronkę użyję, to będzie grubo i będzie wystająco. Okej. To teraz tak, to na razie sobie położę tutaj po lewej stronie. A jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że ja od samego rana jestem podziębiona, więc mam tutaj drugi już wieczorem kubek herbaty z miodem i cytryną. I będę się faszerować, bo nie mogę być chora. Nie wiem jak wy, ale ja w tym miesiącu nie mogę być chora, więc muszę coś wymyśleć, bo czuję, że mnie coś bierze. Wydrukowałam sobie kilka napisów. Od razu uspokajam, że nie marnuję tak kartek, ale po prostu jak ja coś drukuję, to wam też sprzedam takiego tipa. Jak ja coś muszę wydrukować, na przykład życzenia do środka kartki, to najczęściej kartka 4 cyna na pół. No i życzenia najczęściej drukuję w kwadracie. Chciałam powiedzieć tworzę i wyszło tfu. Drukuję w kwadracie. No a A4 na pół to jest prostokąt, więc często sobie na tych takich ścinkach, które i tak odetnę, najpierw nadrukuję coś, jak pamiętam, albo jak mam co. A akurat miałam napisy, więc w różnych wersjach sobie mniejsze, większe wydrukowałam. No i dzisiaj użyłam te kwadraciki do życzeń, do środka zaproszeń, a po prostu to, żeby nie zmarnować. I ja mam pełno takich właśnie pasków w szufladzie, no to sobie wydrukowałam na nich napisiki i użyję prawdopodobnie tego. Albo tego, zobacz, ten jest chyba za duży, dobra. Wydaje mi się, że ten będzie pasował, zaraz jeszcze zobaczę rozmiarowo. Dobra, słuchajcie, działamy, bo jak będę się zagadywała zbyt długo, to się okaże, że co? Że nie zdążymy. Także dotnę sobie, tak myślę, że to będzie moim pierwszym tłem, czyli dotnę sobie najpierw te kwadraty z dwojga tych papierów, czyli kwadraty i te takie poduszeczki, czyli przekiny, nie wiem jak to w sumie nazwać. To bardziej to mi pasuje na górę, a to mi pasuje na tło. Możliwe, że przełamię to jeszcze białym jakimś, wiecie? Chyba tak zrobimy, bo to rzeczywiście jest ciemne, a zrobimy sobie taką jeszcze białą rameczkę. Dobra, wezmę już sobie bazę. Sprawdzę, czy tutaj dobrze tnę. Tam było na pierwsze tło, czyli teraz będzie nam drugie tło szło. Że tak sobie zrymuję. 5, 4. I teraz trzecie. I trzecie zastanawiam się, czy nie zrobić tak, że będzie dół właśnie te poduszeczki. To utnę sobie na oko, bo w sumie nie wiem, jak tu około 1/3. Zawsze warto trochę więcej sobie przyciąć, żeby w razie czego nałożyć jedno na drugie. I tu musi być chyba tak, więc to będzie dół, a u góry pomyślę, który z niebieskich. I teraz do granatu takiego ciemnego. Naprawdę idealnie to mi tutaj nie pasowało żadne. Chociaż może jak jeszcze w jakimś
To nie, bo tu ma zieleń, to w ogóle odpada. Koronki ewentualnie, chociaż one też są takie cieplejsze. Albo koronki, albo to. I wydaje mi się, że ten morski będzie lepszym pomysłem taki. Co prawda będę używać koronek, ale spróbuję najpierw z tym. Bo jest po prostu lekko chłodniejszy. Nie wiem, czy to widać w kamerze. Może tego nie być widać. Musicie mi zaufać, że tak jest. Dobra, ciach. Ciach, ciach, ciach. Mamy oddzielone tła. No i teraz właśnie. Zobaczymy, czy ta koronka będzie nam pasować. Jeszcze musimy tutaj elementy, te pozostałe, jakoś ująć. No trochę ta mapka będzie zmieniona, no bo koronka w mapce jest takim wąziutkim paseczkiem, a u nas to będzie po całości. No ale pomyślałam, że może być coś innego użyte niż zwykle. Zanim pójdę dalej, to zobaczę, bo zawsze jest grubo, właśnie mi się mignął komentarz. No to cieszę się, mam nadzieję, że to było takie, że raczej trzeba się cieszyć niż się martwić, że jest grubo. Pilnie oglądam, okej, kartka dla dwulatka. Świąteczna, kwadratowe ulubione. Ja właśnie kwadratowe kartki też kocham i najczęściej je robię, dlatego w zasadzie te zmagania się zaczęły, żeby... Między innymi dlatego, żebym zaczęła robić prostokątne, bo stwierdziłam, że jak się zmuszę, to zrobię. No i tak właśnie już się dzieje. Dzisiaj tworzę razem kartkę na 7. rocznicę ślubu. Super, super. Ja na tę chwilę oglądam, ale po będę robić. Dobra, dobra, super. Okej, tu już chyba byłam. Za bardzo się tutaj do góry z komentarzami przeszłam. Ja białe ścinki do przedszkola oddaję. Właśnie też bym mogła. Muszę zapytać w zerówce. No, ja już, bo w szufladzie mam takie podręczne, a jeszcze chyba jeden z kartonik. Dobra, tylko że ja mam te grube, nie wiem czy takie grube, no pewnie coś potną, bo na dziurkacze one się nie nadają za bardzo, bo to są bazowe głównie. Ale zobaczymy. Muszę sobie zapisać, słuchajcie, bo o tym się myśli, a potem się... Łajany, pędzel. Potem się zapomina. Dobra, zapisamy. Dzięki za cynk. Ja też drukuję życzenia na główki na jednej stronie. O, super, no widzicie, to fajnie. Piękne papiery, spóźnione, ale jestem, spoko, spoko. Dobra, ja sobie te przejrzę komentarze pewnie jutro, a jak nie jutro, to pewnie w poniedziałek, bo ja mam weekend taki pracujący i to bardzo intensywny. No, ostatnio w piątek zajęłam się właśnie odpisywaniem na komentarze, to tak mniej więcej w połowie utknęłam, nie dawałam rady czasowo już, bo tego dosyć sporo było, ale postaram się wszystkie przejrzeć. Jeszcze, jak nie odpowiem, to postaram się coś tam wam wysłać. Nie wiem, czy już gdzieś o tym mówiłaś, ale co to jest za gilotyna? Wygląda, że super się na niej pracuje. To jest gilotyna Marty Stewart. Super się na niej pracuje, żeby nie powiedzieć jeszcze ostrzej i grubiej. Fajnie, bardzo tnie. Nie ma jej w sprzedaży z tego, co wiem. Chyba, że coś się zmieniło ostatnio, bo podobno marka miała wrócić, ale nie sprawdzałam, nie miałam czasu. Nie wiem, czy Olga, jak jesteś, to czy ci odpisali z tego sklepu USA? Czy mają taką gilotynkę, bo kojarzę, że ty pisałaś do nich. Może coś się dowiemy, bo ja bardzo chętnie też kupię, jak trafię. Dobra, tnę. Mi dzisiaj dzieciątko nie pozwala działać. Myślę, że jutro nadrobię, albo jeszcze dzisiaj w nocy. Oki, oki, oki. Morski lepszy, morski pasuje, super. Jak nie twoja, nie mogę doczekać się efektu końcowego. Super, ja też, zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, na ile rozpaliłam wasze tutaj... oczekiwania, a mam nadzieję, że podołam. Dobra, tu kawałeczek muszę jeszcze uciąć, bo to było takie lekko postrzępione. Okej. Tu minimalnie jeszcze też. Dobra. Teraz będę miała pełno koronek wszędzie. No dobra, zaraz jeszcze sobie przypasuję jakieś tutaj kółeczka, serwetki. No i teraz pytanie tylko, jakie będę instalować coś na tej... Ojej, no za bardzo sobie chyba ścięłam. Ale przykleję, naciągnę, będzie dobrze. Jak to zamocuję, ale to za chwilę się będę martwiła. Dobra, gdzieś tu mam napis schowany, schowany, schowany. Hej, Eł, hej, hej Madzia, hej. Ja szukam tej gilotyny, bo podobno od września, października miała się pojawić w sprzedaży. Jeszcze nie znalazłam. Jak znajdziesz, to daj mi cynk. Ja też po tym weekendzie, wiem, że tak często u mnie bywa, że ja myślę zawsze, że mi się poluźni, a potem dalej jest dużo pracy, ale po tym weekendzie mam zamiar trochę rzeczy porobić właśnie takich, o tu sobie przyłożyłam, takich właśnie na przykład jak szukanie, jak jakieś polowanie na
na papiery, które mam gdzieś tam pozapisywane. Na razie naprawdę nie mam czasu i dzisiaj po naszym live jeszcze mam dużo pracy do wykonania. Więc tak to niestety wygląda. Dobra, wytnę sobie napis. I zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie dzisiaj. Jest sobie napisik. Gdzieś go tak widzicie. No to map, no troszeczkę już inaczej wyjdzie ta mapka. Ale to nic. Ale to nic. Inspiruje się. Inspiruje się, a to co wychodzi, to ma tak wyjść, żeby to w miarę wyglądało. A nie tak trochę na siłę. Więc będzie nieco inaczej. I teraz zobaczę tylko, czy... Wydaje mi się, że to się już nie zmieści, ale sprawdzę. Czy jakbym zrobiła na przykład tak... No, może by się zmieściło. Dobra, wytnę. Wytnę tym wykrojniczkiem, tylko teraz to nie powinno być białe. Wytnę dwie wersje. Wytnę białe i wytnę to ciemne, bo tak naprawdę to jest na jasnym niebieskim, więc może być... lekko ciemniejsze, a znowu biały jest napis i biały napis na białej, na białym wykrojniku, w sensie na białym skrapku, nie będzie wyglądał dobrze. Więc wytnę sobie, muszę podać ten papier teraz. Przyłożymy, zobaczymy, jak będzie lepiej i zadecydujemy. Eunika, powinni ci tantiemy płacić za promocję gilotyny, no nie? Dobrze by było, mogliby. Jakby się polskiego nauczyli, to by wiedzieli, że gdzieś tam ktoś ich promuje. Ale spoko, dobry produkt, warto chwalić na pewno. Okej. Okej, okej. Pierwsza. Ja mogę trochę pociągać nosem, to od razu was przepraszam, ale mam lekki katar i on się niestety od rana wzmaga, więc zapowiada się ciekawie, bo ja mam prowadzić szkolenie w sobotę całodniowe, więc dlatego nie mogę być chora, przynajmniej do soboty włącznie. Dobra, wydaje mi się, że to będzie ok. No będzie ciemno, ale, ale taki fajny kontraścik tu będzie. Na dole chyba to odetnę. Ale na razie zostawię, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ale prawdopodobnie tą serwetkę utnę, bo tu prześwituje po tej, pod tą, pod spódniczką tutaj. Prześwituje troszkę. Dobra, został nam jakiś element tu i jeszcze jakieś elementy tu. Jako, że czas mamy dobry, to sobie teraz na chwilę jeszcze przyjdę do komentarzy i ja muszę pić, więc ja trochę będę czytać. A trochę będę piła, póki ta herbatka jest ciepła. Kiedy ty odpoczywasz, kochana? Na Zumbie na przykład odpoczywał, a tak na serio to w ciągu dnia. No ja mam też dziecko ze sobą, więc w ciągu dnia robię sobie przerwy. Trochę się bawimy, trochę go ostatnio huśtawę na huśtawce. Kto ma mnie na Instagramie polubioną, to czasami tam daje właśnie, jak się lubi to huśtać. No bawimy się też, czasami sobie leżymy i coś tam robimy, no ale jak tylko tam pójdzie spać czy coś, no to od razu muszę do komputerka dojść, bo... No bo się praca sama nie zrobi, ale to nie jest tak, że ja ciągle tak, za chwilę zwolnię tempo i też planuję trochę, trochę odpocząć. Teraz mam tak bardzo intensywnie, bo trwa kurs, no i właśnie to szkolenie wypadło, z którego bardzo się cieszę, bo to jest taka sprawa dosyć świeża. Dlatego po prostu jest mało czasu i dzisiaj dostałam nazwisko, muszę jeszcze przygotować projekt certyfikatu, zrobić te certyfikaty, wydrukować, popodpisywać, no tak wiecie, takiej roboty jest dużo. Koronką zakrywasz cały ten fajny, pikowany papier. No trochę tak, ale nie zmniejszę jej. Ewentualnie mogę zaraz wymienić i zobaczyć, czy jakaś inna da radę też. Zobaczymy, jeszcze nic nie przykleiłam, więc zobaczymy. Jak dam wyżej, no to już nie będzie tak fajnie. Chyba, że ewentualnie mogę to jeszcze tak trochę pościnać, bo to w sumie też jest takie poszarpane. Zaraz zobaczę jeszcze, jakie mam koronki, bo mogę wymienić. Muszę się chwilę napatrzeć, czy to pasuje, czy nie. I wtedy zobaczymy. Dobra, 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 to sobie piszecie. To... Eunika, czy wiesz może jak to jest z tymi serwetkami w scrapbookingu do użytku komercyjnego? Serwetkami? Którymi serwetkami czy koronkami? Bo serwetki to jest wykrojnik, tak? Nie wiem, o które chodzi. Aha, w sensie chodzi ci... Nie, nie dostałam. I ja wiecie co?
Ja muszę, tylko teraz nie mam w tym tygodniu czasu. Ja po prostu wykupię sobie godzinę konsultacji u prawnika i ja z nim przegadam temat, bo nie dostałam odpowiedzi i no może to po prostu już się kwalifikuje na konsultację. Ale ja to zrobię, bo i tak ja chcę i mam jeszcze takie małych kilka innych pytań. Tylko nie w tym tygodniu, nie jestem w stanie nawet. To ja odłożyłam ten temat, przyznam, a się nie dopraszałam w sumie o odpowiedź, bo tak mi też było głupio. Po prostu wezmę konsultację prawniczą i wam dam znać. Dobra, mam to w pamięci, nawet mam to zapisane, więc jak tylko wrócę do żywych, to ten temat na pewno wam powiem. Już wiem, o co chodzi, o serwetki, przenoszenie serwetek na papier. Dzisiaj szybko idzie. Gdzie kupujesz koronki? Koronki kupuję stacjonarnie. Można też kupować w sklepie, tylko w sklepie online. Tylko to jest tak, że wiecie, nie wiecie tak naprawdę, co dostaniecie, chyba że jest naprawdę dokładny opis i wiadomo, jaki materiał. Znacie się na materiałach, to wiecie, czego można się spodziewać. Ja muszę na razie póki co pomacać, wymacać, zobaczyć, czy ona się zagina, czy nie, bo wiecie, na zdjęciu produkt zawsze jest super. A potem jak przyjdzie, to się może okazać, że jest wygnieciony albo w ogóle się trochę inaczej zachowuje, więc. Więc ja stacjonarnie mamy pasmanterię w Toruniu. Nie wiem, czy w każdym mieście, czy w większych miastach są pasmanterie. Mam jeszcze taką, ale to jest też długa. Też jeszcze chyba jej nie używałam nigdy. Tylko to już jest do takich chyba większych projektów, ale też jest piękna. Tylko tego typu koronki, one są, żeby was nie skłamać, chyba 15 za metr albo 20 zł za metr. Fakt, że no na kartkę to dużo nie wychodzi, ale to i tak wychodzi kilka złotych, więc ja sobie wzięłam testowo najpierw, żeby zobaczyć, czy w ogóle użyję. No i na razie nie użyłam jeszcze tych takich właśnie grubszych. Powtarzam chyba słowo właśnie, się zorientowałam. Mam taką jeszcze koronkę. Na pewno będzie pod kątem mapki lepiej ta pasowała, no ale jestem mniej bogata. Zobaczcie, co tu jeszcze mam. W ogóle pokażę wam, mam też taką jeszcze. To tak naprawdę mogę, wiecie co, pokryć. To akurat jakiś ścinek był wyceniony tam na kilka złotych, więc. A że jest szary, to wiecie. Się przyda. Tu mam jeszcze takie. O, a może takie? Słuchajcie. A propos świecących, to właśnie tutaj jest taka świecąca. To może jeszcze wymienię. Świecący paseczek. Tylko coś pod nią bym musiała dać. Coś pod nią bym musiała dać. Tu mam szarą, ale ona też jest. A, przecież mam to. Przecież mam to miało być. Słuchajcie, miało się świecić przecież. Miało się świecić. Dobra, to zrobimy sobie na którejś z kolejnych zmagań, dobra? A teraz zrobię sobie to, tylko. To, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Najpierw muszę zrobić tak. I wydaje mi się, że to będzie za długie trochę. No dobra. Słuchajcie, ja zrobię tak, że papiery już przykleję, bo w papierach raczej nic nie zmienię, a będzie mi prościej układać potem kompozycję. Więc tak zrobimy, żeby już tutaj coś do przodu pchnąć. Klej mam gdzieś tu. Dobra. Kleimy. Kleję i czytam. Musi być koronka? Nie musi być. Może być coś z wykrojnika, ale pomyślałam, że może być. No w sumie nie musi być. I teraz jak tak na to patrzę, że miało się świecić, to rzeczywiście nie musi być. Myślałam po prostu, że tamta taka szara z perełkami to pasuje do takiego właśnie stylu bardziej świecącego, ale rzeczywiście ona za wielka była. No widzicie, tworzymy na żywo. Więc się. Wspólnie tworzymy. To też jest ważne, bo ja tutaj wykonuję, ale pomysły. I co ja robię? Nie, dobrze zrobiłam. Tak, teraz kleju nie. I teraz to będzie na taśmie. Ale pomysły też wychodzą od Was i Wasze sugestie też są bardzo cenne i tworzą pracę, więc to można by powiedzieć, że te prace są nasze, a nie moje. Tak, po troszkę. Zawsze możesz improwizować. No. Może to dziwnie zabrzmi, ale robię to od 52 transmisji. A propos improwizowania. Tak. Wiecie, to tylko sprzątam. Nawet nie, w sumie. Chociaż dzisiaj trochę biurko ogarnęłam, bo to by się nie weszło. Musi się chociaż gilotyna zmieścić. Także trochę musiałam tutaj posprzątać. Może trochę węższe pójdzie zrobić.
Zrobimy tak, że tam. Ja już teraz, wiecie co, tak w środku w Eunice zdecydowałam, że to nie będzie tego, tej szarej, ale zrobimy z nią prędzej czy później, bo sama bym chciała ją wykorzystać, bo jeszcze jej nie wykorzystywałam. A naprawdę fajnie wygląda i jestem ciekawa, jak praca ostatecznie będzie wyglądała z jej użyciem. Sobie zostawię notatkę na niej, użyć na jednym z kolejnych zmagań. I to też sobie zrobimy na taśmę. Może trochę... Aha, dobra, to czytałam. Jak się mieści giletyna, to posprzątany? Tak. 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 Nie no, trochę więcej miejsca, bo tu jest jeszcze maszynka. Tu komputer musiałam też zrobić, żeby przesunąć, bo najczęściej tutaj stoi komputer, a giletynę mam pod spodem. Mam taką szufladę wysuwaną, więc gilotynki nie mam tak w standardzie u mnie. Tylko ją wyciągam przed zmaganiami. Ja poproszę na swoją 30 to poślizga. W sensie tę kartkę, czy tę koronkę. Już właśnie mam zamówienia. O, Olga pisze, że ma też 30 niedługo. Ty masz 30. Kurna, tylko wasz adres muszę jakoś zdobyć, żebyście nie wiedziały o tym. Twój mam akurat. Twój mam. Twój mam. Nie wiem, ale mam coś nieostro. Dajcie mi znać, czy jest ostro, czy jest nieostro, dobra? Czy to jest u wszystkich, czy u Ireny? Bo jeżeli u wszystkich, to coś u mnie. A jeżeli macie ostro, to znaczy Irena, że może albo trzeba wyjść i wejść jeszcze raz, albo się może stream nie załadował całkiem. Może to też kwestia internetu, ale to też może kwestia mojego internetu. Więc to dla mnie to jest cenna informacja, czy u mnie też jest tak nieostro. W sensie u was i to idzie ode mnie. Jest ok, mam ostro. Dobra, czyli znaczy, że być może jak wyjdziesz i wejdziesz jeszcze raz na grupę, to, na fanpage'a, to może się poprawi. Bo może się tam nie załadowało do końca, albo może gdzieś tam wieje, nie wiem, i jakieś łącza są nie takie. Wiecie co, krzywo przykleiłam? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, jest. Jest okej, wszystko okej, jest ostro. No dobra, dziękuję wam za informację, czyli jest ostro. Ja ci mogę podać adres, podawaj, wyślij mi na priwa, Olga. Nic nie obiecuję, tak? Nic nie obiecuję, ale wyślij mi. Na telefonie mam ostro, na kompie lipa. To koronka, a dobrze, koronka, dobrze. Ja mam w tym roku 40, już od lutego, ale zawsze coś tego przyjmę. Słuchajcie, ja bardzo chętnie chciałabym wam zrobić wszystkim, ale fizycznie nie jestem w stanie zrobić u mnie w rodzinie wszystkim. Więc jak mi się akurat trafi taki okres, że będę miała chwilkę i ktoś gdzieś zauważy coś, że ktoś obchodzi albo coś, to wiecie. Ja nie lubię tak obiecywać, bo najgorzej jest obiecać nie spełnić. Więc nikomu nie obiecuję ogólnie, ale no zobaczę. Będę obserwować grupę was i no. Tyle powiem. I zmieniamy temat. Eunika jeszcze nie wie, że poza adresem daty brak. No tak. No tak. Zakładam, że ten rok jeszcze. Wiecie co? Przepraszam, ale muszę się chwilę tylko ogarnąć, bo tutaj muszę odkleić. To odklejam i to. A, jeszcze zdążę. I muszę zrobić tutaj, bo już jedna warstwa jest tutaj, gruba. I tusiek. Słychać, ja słyszę, nie wiem czy wy też, jak się wygłupia maluch. No dobra. Jako tako. A jeszcze widziałam gdzieś, że Ania pisała, że ma 35. Tylko mi to uciekło. Słuchajcie, jak się dobrze poszpera, to może i można znaleźć części osób daty urodzenia. To nie jest takie oczywiste, że tego nie ma. Zwłaszcza jak ktoś ma działalność. To chyba się da. Spoko, jestem przedgwiazdkowa. Okej. Nikt wtedy nie ma czasu. Joanna, a ja 70 wkrótce. Moja mama też w tym roku będzie miała 70. Więc jesteś w wieku mojej mamy. No proszę, ja was przebiję, będę miała 30 grudnia 62, ale nieźle. 30 grudnia, ale czad. To świętowanie na pełnej
Na pełnej parze, w sensie od urodzin do nowego roku już. Justyna, jestem 24 dni przed 40. Wow, to jest też fajna data urodzin. Ja to czekam na moją 40. Podobno po 40 się wszystko zaczyna. Tak słyszałam. Dobra, wiecie co? Działamy. Ja w poniedziałek 4-4. Ja już po 40. No widzę, taki patrzę teraz przekrój. Jakie tutaj lata są, bo nawet nie wiem, ja z wami czasami rozmawiam, a nie wiem w sumie ile macie lat, to tak fajnie się dowiedzieć, ile macie, także nieźle. Ania, 29 grudnia, to też nieźle. Koniec roku. Dobra, działam, słuchajcie, fajnie się czyta i jeszcze tutaj wrócę oczywiście do was, ale działam, bo na razie to się koronka posypała i robimy inaczej, więc się zastanawiam, co tu zrobić. Tam było tak, w tej mapce, że po całości, tylko tutaj, no widzicie, jedno jeszcze muszę zdjąć, oczka jedno. Bo jest za szeroko, lepiej jak będzie wąsko, niż za szeroko. Więc będzie lekko wężej. I tutaj sobie jeszcze mogę coś dać. I tylko teraz zastanawiam się, srebro na srebrze nie pasuje. Tą koronkę można by tak sobie po... Tak jak tam jest, tylko to bym musiała chyba pospinać czymś. Przeszyć, no ja nie mam maszyny tutaj, więc ta jest chyba za malutka. Zobaczymy. To sobie przykleję w międzyczasie. Tak zrobię niżej trochę. Jeszcze tu jakieś kółeczka sobie wytnę. Zaraz coś tu się wymyśli. No i teraz tak, tu jest gwiazdka i się zastanawiałam, czy też nie dać gwiazdki. Może to być taka właśnie 30. Ktoś ma 30 w okolicy Bożego Narodzenia? Napiszcie mi jeszcze raz. Może ta kartka gdzieś poleci. Zobaczymy. Dobra. Kółeczka, tu są kółeczka. Tu są kółeczka. A, to takie malutkie by musiało być. Jakieś. Albo o jedno oczko większe, a to jest o dwa oczka większe. 10, 10. Mój tato był urodzony 10, 10. Jest 29. 18, reszta w pamięci. Pozwie z tą białą koronkę i przykleić na taśmę. Może być też. Rozważam. Rozważam ją. Zaraz zobaczymy. Ułożę sobie jeszcze kółeczka i zobaczę, co po prostu tu wypasowało, czy bardziej cieniej, czy bardziej grubi, ale ona rzeczywiście nie jest aż taka duża. Wydawała mi się trochę malutka, ale może rzeczywiście będzie ok. No dobra. Live, no to live zamiast kawki szampan. Aha, to sobie piszecie, dobra. Fiatek duży, no to duże jest, no. Jest to duże, ale to już zostawiam. To już zostawiam. Ach, że kwiatek duży tutaj. Ma to ktoś tą 30, czy nie macie? Mi możesz odjąć te 5. Skreślę 0, napiszę 5. To będzie niezła też kartka. No zobaczymy. No dobra. No i co? Mapka z gwiazdkami będzie bez gwiazdek chyba. Tak chcecie. Tylko ten kwiatek, ja nie umiem robić kwiatów glamour. W takim sensie, że można by jakoś je tam troszkę przyozdobić, nie wiem, brokatem, ale to nie są moje klimaty i ja się boję, że się zaangażuję w tego kwiatka i będzie klapa i potem będziecie złe, że nie wyszło i że jest brzydko i że tyle czasu zmarnowane. Pomyślę, dobra? Co tu zrobić? Dobra, najpierw przykleję sobie tą świecącą taśmę. Ja ją kupiłam na Allegro i jest naprawdę jej bardzo dużo. Ja myślałam, że jest jej mniej. Nie pamiętam dokładnie ile dałam, ale nie wiem, zdychę chyba, 10 zł, czy może troszeczkę więcej, a naprawdę tyle jest jej, więc bardzo dużo. Mam nadzieję, że was teraz nie okłamałam, ale tak mi się kojarzy, bo zamawiałam wiele rzeczy wtedy i po prostu nie pamiętam dokładnie, ale jest taka fajna. Dobra, muszę chwilę tu potrzymać, bo tutaj zjeżdża mi i się krzywo przyklei, jak zjedzie, więc tu i tu trochę ją muszę naciągnąć jeszcze. O, dobra. Trzymam. Trzymam, naciągam i czytam. A tu sobie gadacie. Sypnij brokatem. A sypnę trochę. I będzie glamour.
Świadek z koronki pierwszej szary. Ojeny, ojojoj. Nie, to ja nie, w sensie musiałabym poćwiczyć. Nie, to tak nie wyjdzie, jak tutaj coś wymyślę. Tak ten. To taki mi się kojarzy kwiat u kożucha. Takie coś. Wielkie. Wymyślę coś, wymyślę, bo ja wiem, że was jest dużo i macie różne propozycje i nie zadowolę wszystkich, to ja już wiem. Dobrka, to dodaj gazy. W glamour to gazy bym raczej nie dawała. Chyba, żebym dawała jakieś tu kwiaty, coś to może ewentualnie z tam z sizalem, ale to by trzeba było już tak bardzo bogato dawać. A tu na razie chyba nie planuję. Tu żałuję teraz, że przykleiłam to na klej, a nie na taśmę, ale to nic. To będzie najwyżej podwyższone. I było pytanie, kiedy ja świętuję? A ja świętuję w marcu. Nie, znaczy się nie, byłoby mi bardzo miło, ale nie róbcie żadnej. Ja już raz dostałam piękną akcję. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się ta grupa założyła. To dostałam piękną paczkę od dziewczyn z grupy i na urodziny Wituśka. Więc mam je tutaj na półeczce cały czas. Więc ja już swoje, wiecie, otrzymałam od was. Dobra, i teraz tylko patrzę. Tu muszę dać jeszcze jedną warstwę chyba, bo będzie nierówno. Więc tu jeszcze jedną warstwę dam. I dam jeszcze tu. Mój zerówczak się uczy piosenek. Nie wiem, czy słyszycie. Rusza pociąg, sapiąc głośno. Dobra, kleję. Już nie ma odwrotu. Kleję. Masz może linka do tej taśmy świecącej? Wyślę. Link do taśmy zapisuję. Ja też marzec 12, ale troszkę wcześniej. A nie będę wam zdradzać mojej daty nocowej. Moja córka ma w marcu i mama. No ładny miesiąc bardzo, bardzo ładny miesiąc. Zresztą każdy jest ładny. Dziewczyny, czy już oddałyście głos na Eunikę? Dziękuję, Joanno, a ja bym zapomniała w ogóle o tym powiedzieć i nawet nie myślałam. Jak macie ochotę, to jest teraz konkurs Art in Town, organizowany po raz już chyba piąty albo dalej. I można głosować na sklepy skrapbookingowe, na producentów i na inspirujących twórców. I tak się złożyło, że ja tam też jestem wśród tych w drugim etapie. Więc jeżeli ktoś ma ochotę i ktoś uważa, że wart jest głos na mnie, to bardzo będę wdzięczna. I fajna informacja jest taka, że można głosować na trzy osoby. Czyli nie musicie jednej wybrać. Można wybrać trzy osoby, które was inspirują skrapbookingowo. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy, bo ja dostaję informacje od was, że głosujecie, że oddajecie. Jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło, naprawdę. I powiem wam, że się też nie spodziewałam za bardzo, że w ogóle się nie spodziewałam, że ja tam się znajdę, bo tak. Dostaję też w tej sprawie maile. Dostałam kilka, że mam uwierzyć w siebie. Ja wierzę w siebie, słuchajcie, tylko ja czuję, że inspiruję, tak wiecie, do działania, żeby coś robić, żeby tworzyć, żeby próbować, żeby rozwijać się, próbować sprzedawać, spełniać się. A nie do końca czuję, że jest tak inspiruję was scrapbookingowo. Jeżeli inspiruję scrapbookingowo, to super i się bardzo cieszę. Natomiast wydaje mi się, że no, że w tym się tak wiecie, że chciałabym bardziej scrapbookingowo i jeszcze więcej, wiecie, na YouTube jakieś takie nowe filmy, nie tylko zmagania, żeby tam się pojawiały. Wszystko pewnie z czasem przyjdzie, ale no mam takie poczucie, że można naprawdę dużo więcej zrobić. To tak tytułem wyjaśnienia, że wiecie. Ja głosowałam. O, dziękuję, dziękuję. Pięknie wam dziękuję. Moje dzieciaki mają urodzinki dzień po dniu pod koniec maja, ale czad. U mnie myślałam, że się pokryje w listopadzie, ale nie. Jeden ma 26 listopada, a drugi 15 listopada. Także po 5 latach taka nie wstrzeliłam się, no. Dobra. Dobra, słuchajcie, trzeba działać. To nie. Taki zrobiłam porządek, że wsypałam sobie do kolejnego pudełeczka wykrojeniki. Na przykład taka tutaj, o.
A te u góry, wiecie co, to ja po prostu chyba dam jeden elemencik, bo można by wyciąć, albo to można zrobić z stempli, tylko ja lubię bardzo dawać na dystans, więc jak bym dała na dystans, to stempel by za bardzo nie wyszedł. Ja po prostu sobie dam tutaj jeszcze jedno kółeczko, jakieś takie. Albo ewentualnie z tego kółeczka wytnę, jak się da ładnie wyciąć taką falbaneczkę, coś może wymyślę. Tylko jeszcze myślę cały czas nad kolorem. Jaki to miałby być kolor? Tu bym dała ten niebieski, żeby gdzieś jeszcze się pojawił, bo jak ja używam jakiegoś koloru, to lubię, żeby no minimum tak w dwóch miejscach on wystąpił, żeby, no chyba, że jest bardzo kwieciste tło i już więcej tego tła nie ma, no to okej, okay, ale kwieciste czy wzorzyste chciałam powiedzieć. Ale tak ogólnie to lubię, jak się jednak powtarza papier, wtedy dwa, trzy papiery załatwiają sprawę już. Nie mieszam więcej. Więc zobaczymy, czy to tu gdzieś będzie. I jakiś taki świecący. Tylko tak mało to świeci. Coś muszę tu dać świecącego. To bym wycięła z podusi na przykład. Albo... Czekajcie, to by mi pasowało z tych kwadracików. Tu mam podusie. Kwadraciki sobie odłożyłam. Powinnam mówić tak naprawdę nazwami kolekcji, no nie? Ale wiecie, o co chodzi, nie? Kwadraciki, co to są i co to są podusie. To są takie, wiecie, ksywy na dzielni tych papierów. Muszę napisać do Craft O'Clock, że ich papiery mają ksywy u mnie na dzielni. Dobra, to sobie jeszcze wytnę. No i zobaczymy. Tu tak, o, nie pasuje za bardzo. Dobra, to już wiem, że nie będzie pasowało. Z tego wytnę chyba jeszcze kółeczko. I teraz trzymajcie kciuki, żeby to było prosto, bo leciutkie przesunięcie już sprawi, że nie będzie to fajnie wyglądało. A nawet w sumie podklejając taśmą, to też nie mam pewności, że się mi nie przesunie, więc... W sensie podczas podklejania wtedy jest walka. No dobra. Wyjdzie czy nie wyjdzie? Coś tam wyszło. Coś tam wyszło. Może jeszcze jedno. Muszę coś wymyślić, żeby tu się jeszcze poświeciło trochę. I jeszcze koroneczka miała pójść. Dobra. Widzicie, to tak się wydaje szybko. Idzie szybko, potem się trochę pogada. Potem się coś zmieni. I potem się okazuje, że można się nie wyrobić. Dobra. Coś takiego. I teraz tak, mam... Jeszcze załatwię tą koroneczkę, zobaczymy, czy coś tu będzie z nią robione. Papiery odkładam i cały czas myślę, co świecącego dać. Mam gdzieś jeszcze wyciski z Nasy Soft. Tylko tu mam takie różne, że nie wiem, co by pasowało. Ryba, może żartuję. To są różne masy, akurat w tym pudełeczku, a gdzieś jeszcze może mam wybrane. Tu mam torcik, ale tort jest taki, chyba żeby go jakoś, za wielki jest, za wielki. I on jest z, wiecie z czego? Z Fimo Air, chyba tak? Tak, z Fimo Air, bo jest lekki. Dobrze mówię? Jest lekki. Sprawdzę dla porównania jeszcze. Wiecie co? Zgłupiałam już, bo mam trzy masy. Wydaje mi się, że on jest z Fimo Air. Bo jest lekki, ale słychać go jeszcze. Tak. No dobra. W każdym razie jest za duży. Gdzieś miałam serducha, słuchajcie. Gdzieś...
Znalazłam jeszcze, patrzcie, taką mam pastę srebrną. Może się nam przyda zaraz. Tylko muszę najpierw wiedzieć, co zdobimy. I tu mam akurat mało, ale tu mam chyba jeszcze mikrokulki srebrne. I tu się może wszystko wysypać zaraz. Odkładamy. Na przykład może być sówka. Ale to bez ozdabiania, to się nie liczy, nie, to się nie liczy. Tu są czachy, to też nie. Gdzieś miałam serducha. O, tu jest serducho, ale ono jest też dosyć duże. Ta sówka byłaby nawet spoko jeszcze, jakby ją przywiązać czymś, ale miałyśmy sobie ozdabiać. Zobaczymy. Ewentualnie jest jakiś guzik, ale to jest za malutki, dosyć taki malutki. Naprawdę gdzieś tu miałam serduszko, ale robiłam porządek. I już nie ma serduszek. Tu jest takie, ale ono już było czymś zrobione. To mi nie przeszkadza, tylko wolałabym, żeby było takie białe. A, wiem, gdzie mogę być. Powiem. Tadam! Tu są serducha. Tu chowałam rzeczy jeszcze powarsztatowe. Dobra, mam takie serduszko. Mi się wydaje, że bardziej będzie pasować, bo jest trochę mniejsze, lżejsze. W sensie lżejsze w wyglądzie. Albo ewentualnie można dać... Nie, dwa albo trzy to nie. Jedno, dobra. Stawiam. W ogóle nie widać, że tu porządek dzisiaj robiłam teraz. Aż się boję zobaczyć, co piszecie, bo długo nie zaglądałam. Zaraz zajrzę. No dobra. Zastanawiam się teraz. Tylko, że ta koronka jest biała i ona by też przechodziła na białym. To mi tak nie za bardzo pasuje. Wiecie, żeby ją dać. To... Może takie coś, jak już lśni. Czekajcie. Wiem, że tam była zawijana, ale tu po prostu może lśnić w inny sposób, co? Gdzieś będzie tu. I tyle. Teraz to już w ogóle się boję zaglądać, co piszecie. Dobra. Kleję, okej? Okay? Jak przykleję, to zajrzę. Bo jak będziecie pisać, nie, to ja znowu się będę miotać. Motać? Motać. Będę się wahać. A jak już przykleję, no to już nie ma odwrotu. Tu tylko tak średnio, no ale już... Może coś tu wymyślę za chwilę pod spód. Jak to się nie przykleja, to się nie przykleja, więc coś tu wymyślę pod spód. Kółeczko mogłoby być większe. Czy to jest o jeden większe? Tak. O jeden większe kółeczko. I nie piję herbaty. Zaraz muszę się napić. Robię sobie przerwę w tworzeniu. Poczytam was i... Uratowałam. Serducho sobie ozdobimy zaraz. Teraz tu by mi jeszcze srebrny papier się przydał gdzieś, na przykład pod to kółeczko. Nie przygotowałam sobie srebrnego papieru, ale gdzieś on tu powinien być. Widzicie, jak się zacznie wymyślać, to już nie można przestać. Hmm.
Dobra, to była ta wielkość. Szybko srebrnego. I zobaczymy, czy będzie bardziej pasowało. Mi się wydaje, że będzie bardziej. I wtedy to kółeczko brakujące, jeszcze jedno, też byśmy zrobili srebrne. Czyli to by było tu. Przykład. Jakoś to zaraz bym wyrównała. Serduszko ozdobimy i tu coś też wytniemy ze srebrnego, tylko wielkości tego by musiało być. Ok. Tu jest srebro. Teraz już naprawdę się boję zajrzeć w komentarze. No ale dobra, wycinam kółeczko i zaglądam. Okej. Trochę cofnę. Zobaczę, co tutaj pisałyście. I się spodziewam. Nie, 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 nie to. Weź tam to. Zaraz zobaczymy. Herbata już mi wystygła. Herbatka mi wystygła. Ale żeby nie było, że tylko Eunika, to jeszcze Kamila Pisarska. Przepiękne albumy i Emilia Sieradzen. Też kartki, ale zupełnie inna bajka niż Eunika. Super, że piszesz. Ja przyznam szczerze, że tych wszystkich osób, które tam były wymienione, nie znam. Większość znam, ale nie każdą osobę. I powiem wam, że to jest bardzo fajna okazja do tego, żebyście sobie zobaczyły, jakie osoby zostały polecone, bo to są osoby, które zostały zgłoszone prawdopodobnie przez kilka osób. Nie wiem, jakie były zasady przechodzenia do drugiego etapu, no ale przypuszczam, że kilka osób przynajmniej musiało te osoby zgłosić, więc to są osoby, które rzeczywiście inspirują bardzo wiele duszyczek. I warto zobaczyć, co tworzą. Warto zajrzeć na ich kanały i na ich strony, blogi. Więc macie gotową listę osób, które warto śledzić, jeżeli tak to można ująć. Ja lubię, jak gadasz, wtedy nadganiam swoje spóźnienie, mów do mnie więcej. Dziękuję, bardzo mi miło. Ja mogę, słuchajcie, ja mogę, ja uwielbiam. Mam jeszcze 8 minut. Modlę się, żebym zdążyła. Najwyżej nie wyschnie to serduszko. Torcik fajnie wyglądał. No właśnie mi się wydawał duży. Wiecie co? Aż sobie jeszcze sprawdzę go. Gdzieś tu był. Tylko musiałabym go wtedy jakoś chyba zrobić tak, żeby te cekinki też się świeciły, nie? By trzeba było malutkim pędzelkiem. Ja sobie, słuchajcie, odłożę sobie tak. Odłożę sobie torcik, odłożę sobie koronkę. I to będą rzeczy, których z kolejnych zmagań będziemy robić. O, może tak. A tutaj mi się taki duży wydawał. I taki przytłaczający trochę. Ale to wiecie, to są takie subiektywne moje odczucia. Ozdób torcik, drugi głos na torcik. Tort trzeci. Słuchajcie, nie zdążymy tortu dzisiaj. Ja mam mnóstwo pracy, ja muszę skończyć o 21:30. Ale ozdobię ten torcik z wami, naprawdę, ozdobię go. No dobra, na kolejnych deklaruję. Wtedy będę wybierać mapkę pod tym kątem. Dobra? Odkładam torcik na kompa. Zrobimy sobie go na kolejnych zmaganiach. Jak używasz Fimo Air? Mi się totalnie nic nie udaje. W ogóle ja nie używam już teraz. Ja mam, bo ja kupiłam kiedyś. Ja w ogóle jak kupuję, to najczęściej więcej. Z myślą o przyszłości. A potem się okazuje, że to nie do końca był trafiony wybór. Masa soft, masa japońska. Znajdziecie w sklepach scrapbookingowych już teraz w wielu. Kiedyś była tylko na foamiran.com, a teraz już jest w wielu sklepach. I jej używam, bo jest elastyczna. Nie łamie się, nie kruszy i no i też jest lżejsza. Więc Fimo Air już nie używam. Eunika Destie czyta. No właśnie tak. No widzisz. Bój się, bój. Owy. Nie kwiatki lepsze od koronki. Widzicie, ile osób, tyle opinii. No. Już zrobiłam, przykleiłam, sorry. Jestem. Cześć Milena, cześć. Witajcie pierwszy raz. Niestety nie mogę dzisiaj z wami być, ale bardzo bym chciała obejrzeć relację później. Pozdrawiam wszystkich. A tobie, Uniko, bardzo dziękuję za wsparcie i mobilizację. Dzięki tobie tutaj jestem. Dzięki bardzo, dzięki. I cieszę się, że chociaż na chwilkę wpadłaś. Będzie też to wideo dostępne cały czas w zakładce wideo, także zapraszam potem do zobaczenia, obejrzenia. Może kółeczko na kółeczko, trochę jak zbiory i na nie torcik. Super ten srebrny. Dobra, słuchajcie, odłożysz torcik, odłożysz koronkę, zrobić ci pudełko na kartkę dla Kingi. Coś w tym jest, jeszcze podasz parę przykładów i słuchaj, może się coś uzbiera. Zbieraj sobie na tę kartkę. Daj mi znać, co byś tam chciała.
coś się pomyśli. Jak mnie nie rozłoży. A mam nadzieję, że mnie nie rozłoży. Dobra, słuchajcie. Jeszcze musimy serducho ozdobić. Więc ja działam. Na taśmę przykleję sobie to kółeczko, a tutaj muszę pilnować warstw. I teraz tak, tu mam grubiej, tu mam trochę mniej, więc tak naprawdę tu mam klej, ale te kwiatuszki srebrne, one troszeczkę odstają i tu też jest takie lekkie wgłębienie, więc ja zrobię tutaj kawałek taśmy 1,5 mm. Gdybym jej nie zrobiła, to by było strasznie nierówno. Jak ją zrobię, to też nie będzie tak idealnie, ale znowu bardzo sztywny jest ten papier, bo to jest naklejany papier srebrny, lustrzany, na gruby papier biały, więc to jest dosyć grube i nie powinno się tutaj zapadać. Zawsze jak się tworzy tego typu rzeczy, jak jest tutaj na kilka warstw, to trzeba pilnować po prostu, żeby się nie powyginały te elementy, które kleimy i nie pozapadały. Więc gdzieś tu kawałek kwiatka będzie odkrytego. Dobra, i teraz zobaczę, czy... A, przykleiło mi się do... już widzę. Taśma się przykleiła do tej serwetki. Ona nie jest od dołu podklejona, więc sobie ją jeszcze podkleję. A, nie, wiem co się stało chyba. Nie, dobrze, taśma jest. Dam tutaj magicka trochę. I on sobie złapie. To też już mogę przykleić. To takie ob... O! Przez moment się zestresowałam, że mi upadnie klejem na kartkę, ale się udało. Boże, boże, boże. Najpierw to. To lustro też już zostawiam. Tu już nie będę nic robić. Teraz jeszcze serducho nam zostało. Więc to sobie jakoś tu wbiję. I gdzieś tutaj zobaczymy jedno i jeszcze drugie. No chodź tu. No i się odzywa maluszek. Najgorzej jak mnie zobaczy. Jak mnie nie widzi i jest tatą, to jest super. Ale jak jest tatą i mnie zobaczy, a nie daj Boże przejdę i nie przytulę albo nie wezmę, to jest wtedy tragedia. Lustro, słuchajcie, jest w sensie ten papier lustrzany. Jak troszkę kleju na niego pójdzie, to on się bardzo brudzi, więc ja sobie tutaj wytrę. Nie pytajcie, czym zmoczyłam, ale muszę to trochę wytrzeć. Dobra. Na szczęście się fajnie czyści, ale... Tak, żeby klejem tutaj nie zamazać. Dobra. Okej. Jak wyschnie, to też można w sumie zdrapać. Tylko trzeba uważać, żeby za mocno nie drapać, bo wtedy powstają ślady. Tak jak na szybie. Tu jeszcze myślałam, żeby coś wymyślić z takiego... Myślałam, żeby wymyśleć. Żeby srebro oddzielić od srebra. Będzie chyba przesada, ale nie wiem czy. Jak już jest tyle kółek, to jedno w tą czy w tą nie robi chyba. I chyba je dam. I tu jeszcze taki błysk będzie na koniuszku. Na koniuszku płatka kwiatuszka będzie błysk. Tego może nie widać, ale to będzie widać na zdjęciu. Więc też nie patrzę na komentarze, tylko kleję. Póki mi tego nie odradzacie. Pół żartem, pół serio troszeczkę, no oczywiście. Dobra. Dobra. No i zostało nam serducho, więc ja to na chwilę tutaj odstawiam. I wezmę sobie jakąś podkładeczkę. Karteczkę. Pędzelek. Pędzelek jest trochę niebieski, ale nie wiem, czy on brudzi, nie brudzi. I teraz tak, tu mam, ja ogólnie w mediach nie jestem taka bardzo, bardzo zaawansowana. Coś tam sobie mediuję, coś tam sobie maluję, o może tak bym nawet powiedziała. No ale wiem, że ta pasta to jest pasta, nazywa się Stencil Paste z Pentartu. Jest bardzo fajna, bo jest srebrna. Ja robiłam na przykład wyciski z maski. Wiecie co? I nawet nie wiem, czy... Nie, no pędzelkiem mogę, dobra. Można by... Nie, nie mogę pędzelkiem. Muszę wetrzeć szpatułką. Ja robiłam sobie nią maski. Wyciski z ma... Wyciski nie. Odciski z masek. Z
szablonów i tylko wiecie co, szukam szpatułki. Szukam szpatułki, gdzie jesteś? Tu musi być, tu wszystko jest, jest. Dobra. Zobaczymy, czy się tak trochę, no zaraz pędzelkiem zresztą to. To się tak troszeczkę będzie świeciło. I dodamy sobie coś tutaj do tego serduszka, na przykład te mikrokulki. No nie wiem, tak żeby po prostu dać, nie było takie zwykłe białe, tylko żeby tak troszeczkę się mieniło. Może tak to nazwijmy. Teraz jak ktoś z was mediuje, to możecie się śmiać, ale każdy kiedyś zaczynał, nie? Więc ja sobie teraz tak, o, tu sobie coś pomaluję, tu sobie coś pocieniuję, tu coś przykleję i będzie okej. Okay. Dobra. I zastanawiam się jeszcze, co, kuleczek, kurczę, pomyślałam, żeby dać te kuleczki, ale za bardzo nie wiem jak, a w sensie nie wiem, gdzie bym one pasowały. To serduszko ma takie fajne wzorki, jak je pokryję kuleczkami, to się to nie będzie widać. Ewentualnie mogę gdzieś na kartce blisko, a zobaczę, czy to takie, tutaj jest takie w środku, nie wiem, czy to widać, takie środek serca, czy na przykład jak się da troszeczkę mieniącego się innego czegoś, to czy będzie to fajnie wyglądało. Czy to nie zrobi. Ja tego już nie będę suszyć, dobra? Bo już jest po wpół do, to sobie wyschnie naturalnie. Troszkę się mieni, a tak naprawdę jak będę robiła zdjęcia, to dopiero będzie widać. Kurde, no. Kusim jeszcze ten brokat. Dawać brokat czy nie dawać troszeczkę brokatu? Ja nie jestem za brokatem ogólnie, jeżeli chodzi o życie i o pracę i o środowisko. Ale jak tu się tak trochę mieni, nie wiem czy to widać teraz, bo tu jest to światło, to się tak mieni. Więc może by się brokacik też fajnie mienił. Fajny pędzelek, gdzie kupiłeś, wygląda na taki gęsty. Pędzelki są hiper, super, cudowne. W Ikei, słuchajcie, za 10 zł. Ten i jeszcze jeden. Ja kiedyś, co prawda mało miałam do czynienia z dekupażem, ale troszkę miałam. I pamiętam, że bardzo ważne było, żeby pędzelki były takie delikatne, aksamitne, wiecie, żeby nie zostawiały takich smug. I one są po prostu cudowne, bo są delikatne i aksamitne. Są bardzo delikatne. 3 sztuki były, nie wiem gdzie jest trzeci. W Ikei za 10 zł. Także polecam. Bez brokatu. O, Monia, hej sis. Cześć, cześć. A, maluszki, wytrwałe. No, mój chodzi tak 22, 23, tak już na noc. Przy okazji się budzi jeszcze z 5 razy i chce jeść, więc ten niewyspana chodzi ostatnio. To tak na marginesie. Dobra. No dobra, bez brokatu dawaj brokat. To na pół serduszka dam, a na pół serduszka nie dam. Penseta, chodź tu penseto, nie ta, ta penseta, chodź tu serducho, chyba dam, wiecie, bo ono jest takie, takie perłowe trochę, a tu jest tak srebrno, trudno, ale jakoś to zniosę. Uwaga. I teraz pytanie, czy się już się nie przyklei. Szybka decyzja, czy ja mam tu wodę? Nie mam tu wody, bo bym rozwodniła sobie troszkę kleju. No nic, muszę zrobić inaczej. Muszę zrobić, o, to już mi wyschło, więc zrobię magiciem i paluszkiem sobie rozetrę najwyżej. Dobra. Nieczęsto będzie brokat u nas, także nie wiem, czy nie jest pierwszy raz, może drugi. Rzucam tu, gdzieś tu była chusteczka i sypiemy. A ten brokat w ogóle jest z pepką chyba. I, a widzicie, nawet nie używałam jeszcze srebrnego. Będziecie świadkami huku niestety, ale muszę to otworzyć. Najlepiej otwiera się brokat dudkiem.
Dobra, już. I wezmę sobie siteczko. Ale się mieni. Mieni się, mieni. Teraz będzie wszędzie brokat. Dobrze, to zabieram. Ja tą kartkę chyba sfotografuję dzisiaj później, a nie od razu, żeby ten brokacik trochę sobie został i się przykleił. Dam tu trochę kleju. I uwaga. Tylko teraz, czy ja to złapię? Chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Właśnie tego chciałam uniknąć. Teraz jest koncert dwóch chłopaków. Dobra, pokazuję karteczkę i zmykam, słuchajcie. Tylko, czy ja mogę poprosić montażyści, poproszę więcej światła. Proszę bardzo. Teraz jest za dużo. Teraz tak. Będzie widać bardziej, jak zrobię zdjęcie. Teraz wam mogę pokazać tak. No niestety mam tutaj takie oświetlenie trochę tu i trochę tu. Tu może bardziej będzie widać. Jest taka mieniąca się. Tak, o. No nie wiem. Może się podobać części, części może się nie podobać. I dla mnie jest znośna chyba. Chociaż to serduszko. Nie serduszko, tylko ten kwiatuszek. Ten kwiatuszek. Mam wrażenie, że jest minimalnie na dole. Więc jeszcze tylko jego szybko posadzę tam, gdzie powinien być. Z użyciem kawałeczka taśmy, takiego mikro, kawałeczka taśmy i będzie już dobrze. W salonie chyba disco leci jakieś, słyszę muzykę. Więc widzicie, u nas się życie zaczyna dopiero. 21:37. Dobra. Kwiatuszek jest lekko na podwyższeniu i teraz już się zgadza. I już nic nie jest zapadnięte. Więc zaraz zrobię foteczkę. Brukat w sumie nie spada. Serce już chyba się przykleiło. Jeszcze się przesuwa, ale myślę, że to zdjęcie będzie ok. I sobie spokojnie wyschnie. To ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Mam nadzieję, że wasze karteczki też już są gotowe. Lakier do włosów i sypni. A no też można by, ale to Magiciem na spokojnie też i on robi to, że jak dałam warstwę Magica, to na pewno to się ładnie tak zasklepi i jeszcze jak zrobię o tak, to nic tu nie będzie odpadało. Magic bardzo dobrze trzyma. I bez brokatu. A bez brokatu nie wyszło, wyszedł brokat. Ale bez gazy się udało. Ojej, co się tutaj dzieje, jaki glamour na bogato. No nie? No nie. Chociaż powiem wam, że niektóre kartki wydawały mi się jak nie moje, to ta mi się wydaje, że jest taka bardziej moja niż niektóre, ale rzeczywiście to nie jest za bardzo... Rzadko kiedy robię takie, ale może czas zacząć. Może czas zacząć. A na zdjęciu nie widać blasku, faktycznie. Ja czasami robię zdjęcia, wiecie, tak stojąco i tak z boku, to wtedy po prostu ma inny kolor. Na Instastory zrobię bumeranga. To będzie widać blask. Słuchajcie, dziękuję, nie przedłużam. Bardzo dziękuję za wasze komentarze pozytywne i za w sumie wszystkie wasze komentarze i za to, że dzisiaj tak aktywnie ze mną spędziłyście wieczór. Piękna, gdzie kupujesz papier lustro? Papier lustro kupuję lokalnie w papierniczym. Ale ja myślę, że jak przejrzysz grupy scrapbookingowe, to dziewczyny podsyłały linki, gdzie można kupić fajne. Złote lustro na przykład mam z DP Craft, jest też cudowne. Ale przyznam szczerze, że nie sprawdzam. Muszę zobaczyć, czy mają lustro srebrne. Prawdopodobnie mają. Jak mają, to na pewno tam zamówię, bo mają bardzo gruby ten papier i nie muszę go podklejać, a tu kupuję cieniutki. No i się tam muszę sobie poradzić z tym, żeby odkleić naklejkę i go równiutko przykleić na kartkę. Więc na pewno łatwo jest kupić całościowy. A nawet wam pokażę, bo gdzieś mam arkusz złotego. Złote lustro na przykład. O, siema. To może źle, że widać. Dobra, tutaj mam półeczki u góry. To jest złote lustro i jest bardzo gruby i bardzo fajny. I srebrne, muszę zobaczyć, czy mają.
Na razie jeszcze mam ostatni w sumie kawałeczek, więc będę się niedługo rozglądała. Dobra, słuchajcie, dziękuję, dobranoc, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na kolejnych naszych spotkaniach. Gdzieś tam na grupie, gdzieś tam na fanpage'u. Do przyszłego tygodnia. To cześć.